Mansur Abdurzakow. Mansur, привет. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, dołączyłeś, widzę, do teamu tutaj WCA. Tak, przyjechałem już 2 tygodnie temu i tutaj przygotowuję się. Dobrze jest. Już na stałe przenosisz się z Lublina do Warszawy? No, myślę, nie? Zaraz zobaczymy po walce. Myślę, że od razu przyjadę do Warszawy, nie? Bo tutaj jest kim robić i bardzo dobry trener Anzo Rażijowi, tak samo Arbi, pomagają bardzo, nie? Myślę, że ja o tym myślę, nie? Zobaczymy. Stawiasz na zawodową karierę, bo jak pokazuje historia wielu, wielu Czeczenów, tak naprawdę to najlepiej oni się sprawdzają, najlepiej sprawdzają się właśnie w walkach, chociaż pamiętam takiego pisarza, nie wiem czy znasz, Abdurrahmana Aftorhanow. Nie znam. Czeczeński pisarz, nieważne, nie istotne, ale jeśli chodzi o walki, naprawdę Czeczeni robią furorę, tak jak Chimajew, rozmawialiśmy o Chimajewie, rozmawialiśmy właśnie o tego typu zawodnikach. Słuchaj, co stoi na przeszkodzie, żebyś trenował z najlepszymi? Nie, no, ja to lubię, nie? I dlatego to robię. Oczywiście chcę tutaj walczyć i mam nadzieję, dalej już będzie więcej, nie? Na pewno chcę walczyć i żeby to była tak jakby praca dla mnie, nie? Słuchaj, masz pojedynek w tej chwili z Harzewskim. Dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że dość szybko jest ten pojedynek, czyli już 3 października. Natomiast kwestia jest taka, że tu już raz z nim się mierzyłeś, tak? Miałeś z nim na Soul FC chyba 5, jeśli się nie mylę, miałeś z nim pojedynek. Ja nie wiem, jaka to była gala, ale miesiąc czasu miałem na przygotowanie, nie? To od razu przyjechałem do WCA, no i tutaj jestem w formie. Zobaczymy, klatkę pokażę. W tym wydaniu, którym jesteś teraz, jesteś lepszym zawodnikiem niż wtedy byłeś? Oczywiście. Ja po walce z Harzewskim stoczyłem 3 walki i wszystkie 3 wygrałem przed czasem. I tak samo z Harzewskim walczyłem. Wziąłem tą walkę 2 dni do gali, nie? Tak więc nie miałem w ogóle formy wtedy. A teraz dobrze się czuję i na pewno pokażę dobrą walkę. Ostatnio miałeś na Słowacji, tak? Walkę i... Tak, ostatnie 2 walki stoczyłem na Słowacji właśnie. Miałem opas tam walczyć, ale wypadł mi rywal i później już gala się nie odbyła i tak zostało. Widziałem, że bardzo pochlebne recenzje były po tej walce twojej ostatniej. Tak naprawdę gdzieś tam zobaczono też na Słowacji, że jest taki zawodnik, który trenuje w Lublinie, wtedy w Lublinie i dobrze sobie radzi również na słowackim rynku, na zagranicznym, bo to nie jest tak samo jak w Polsce, tak? Pojechać gdzieś indziej na obcy teren. To ja pierwszą walkę w Słowacji to wziąłem na zastępstwo, nie? Na zastępstwo 2 tygodnie miałem na przygotowanie. Wziąłem walkę, pokazałem dobrą walkę, wygrałem i później oni już dali kolejną walkę chcieli. No i powiedzieli, że wygram tą walkę, będę walczył o pas. Miałem walczyć z takim z Brazolem, ale on mi wypadł i właśnie nie udało mi się zabrać ten pas Słowacji do Polski, nie? Ale mam nadzieję, że zobaczymy po walce z Harzewskim, może będzie coś, jakaś propozycja Słowacji, to na pewno pojadę za walczy, nie? Czyli to był pomysł rewanżu w Fenie? O, to znaczy Jóźwiak do mnie napisał i no i z menedżerem oni się dogadali, nie? Masz menedżera? Tak. No dobrze, słuchaj, teraz kwestia jest taka, że Harzewski stoczył naprawdę kilka ciężkich pojedynków. Ostatni był koszmarnie ciężki, pewnie oglądałeś z Kasprem Formelą. Co powiesz na ten temat? Nie oglądałem. Ogólnie nie oglądam walk, nie. Nie chcesz się stresować, czy co? Nie, to nie znaczy, że po prostu ja nie lubię oglądać walk, nie. Na przykład nawet swoją walkę nie oglądam, nie, naprawdę. A jak na żywo, jak tam się trafi, no oglądam, ale powtórkę oglądać to nie za bardzo, nie to. Ale mówili mi, że była dobra walka i ten, no Łukasz dobrze się pokazał, nie? On na początku miał ogromne kłopoty, bo praktycznie już był jedną nogą poza pojedynkiem, no, jakimś tak cudem samo, się uratował. Tak samo teraz staram się to zrobić, ja postaram się to zrobić, ale skończyć tą walkę przed czasem. Dzisiaj widziałem twój sparing z Kamilem Gniatkiem. Słuchaj, to się przyjemnie ogląda, naprawdę, żeście tutaj pokazali
wszyscy tam w zasadzie nawet przyglądali się na ten sparing. Dobrze sobie radzisz. Faktycznie rozwinąłeś się tak w ostatnim czasie, czy po prostu ty już jesteś takim zawodnikiem z talentem do walki? Tutaj dużo z kim można porobić, nie? Ogólnie w Lublinie jak trenowałem, to nie miałem z kim sparować za bardzo. Trenowałem z Georgiem Jasiawą i Arturem Berezowskim, no i czasami jeździliśmy... To już wiem, z czego, skąd Artur jest na tyle dobrym zawodnikiem. Artur też dobre zapasy mam, tak więc... Podobnie walczy chyba do Harzewskiego. No, ja bym powiedział, że Artur ma lepsze zapasy, tak więc zobaczymy. To co, życzę ci na ostatnim etapie, żebyś już był w pełni przygotowany, tak jak powiedziałeś, miesiąc czasu, ale może akurat wystarczy na to, żebyś zrealizował swoje marzenie, czyli ten rewanż, tak? Bo pewnie gdzieś tam siedzi w głowie ten rewanż. Dziękuję bardzo. Nie no, nie tak, że siedzi, nie, po prostu ja widziałem, że nie byłem w formie pierwszy raz i teraz chcę sobie udowodnić, że byłem lepszy i w tym razem jestem lepszy. A ja wam życzę dobrej walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.